Witam wszystkich serdecznie w World of Tanks. Dzisiaj wyszedł patch 8.5 i postanowiłem wrzucić Wam taką gotową paczkę modyfikacji pod ten akurat patch. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli nie, trudno, musicie szukać gdzie indziej. Co uległo zmianie, znaczy co zawiera ta paczka modyfikacji. Więc tak, na pewno znajdziecie na niej celowniki do trybu arkadę, snajper oraz artylerii. Oczywiście zoom, jak i na zwykłym, tak i na artylerii. Oprócz tego mamy zwiększony zasięg widzenia. Będzie też, jak tutaj widzicie od razu na garażu, macie tutaj zegar, możecie go włączyć sobie bądź wyłączyć. Oraz oczywiście kalkulator. Oczywiście ładna nazwa kalkulator, kalkuliator po rosyjsku chyba. Tak, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o garaż. Przebieg służby, tutaj widzicie dodatkowe informacje, tak jak to było wcześniej. Oprócz tego polepszona wersja, jakby to powiedzieć, czatu po bitwie. Garaż oczywiście uległ zmianie, tak jak powiedziałem wcześniej. Uległo zmianie też troszkę wygląd ikonek. Nieznacznie tam przebajerowany, także tak to będzie wyglądać. Co to można jeszcze powiedzieć? Chwileczkę, coś sprawdzę. Aha, screen jest z Battlefielda przy ładowaniu, znaczy przy wpisywaniu hasła i tam loginu, prawda? Oraz ta ikonka ładowania się i tam myślenia jest też z BF-a. Komu się to może nie podobać, trudno, to akurat wszystko zawierane jest w jednym pliku. Ja się tym akurat nie bawiłem, na szybcika to szybko wrzuciłem, wyszukałem, a cała paczka jest autorstwa pana Aida, pewnie ruska jakiegoś, także naprawdę no, można powiedzieć, że całkiem dobrą robotę tutaj kolega zrobił, pan z Rosji, i dosyć ładnie to wygląda. Dobra, przejdźmy może do bitwy, żeby nie zagadać was zbyt długo. XVM oczywiście też będzie wszystko wrzucone do środka. Modyfikacja XVM-a była robiona przeze mnie, akurat jest ona jeszcze ze starszego XVM-a. Wszystko pięknie działa. Dodatkowe wszystkie linki, oprócz tego do tej modyfikacji, skąd to ściągłem, skąd to modyfikowałem, bądź tutaj wrzuciłem, też to wszystko znajdziecie pod filmikiem. A jak na razie możecie przypatrzeć się, oczywiście nazewnictwo czołgu po prawej stronie na minimapie standardowo. Damage panel został troszkę zmieniony. Te ikonki u góry to akurat modyfikacja jest standardowa z WOTA, to nie akurat z tej paczki. Także tak. Aha, nazewnictwo w bój i tak dalej zostało rosyjskie. Nie grzebałem tam w ustawieniach audio i tak dalej. Także to zostawiłem na razie. Mi to nie przeszkadza zbytnio. Jeżeli wy chcecie zmienić to na jakiś inny język, proszę bardzo, możecie się tym pobawić. Jak najbardziej to zostawiam do waszej dyspozycji. Celownicze, jak widzicie, lewo, prawo na artylerii, a zaraz zobaczycie po naciśnięciu shifta, jak to będzie wyglądać. I tak, mamy kąt nachylenia lufy. Oprócz tego ilość pocisków, oczywiście odległość, maksymalny zasięg mojego działa oraz jak widzimy to lewo, prawo, te strzałeczki nie przeszkadzające za bardzo nam. Jeżeli mamy przeładowane te lampeczki, jak widzicie w skupieniu, są one na niebiesko. Jeżeli oddam strzał, to akurat będzie to na czerwono. Jak słyszeliście, dźwięk był, jeżeli jakiś czołg się pojawi na mapie, to automatycznie zostało powiadomienie. Także bardzo fajna sprawa. No dobra, to zobaczymy, jak to tutaj będzie. Pierwszy strzał poleciał, nie trafiłem. Jak widzicie, czerwone lampki dookoła są. Także dosyć fajna zabawka. O, tutaj ładnie dostał kolega pociskami zwykłymi. O, tutaj się troszkę poruszył, ale dostał. Jak słyszycie, inne dźwięki są takie, bym powiedział,
Ja wiem, lepsze, gorsze. Zależy od przyzwyczajenia, tak naprawdę. Nikt nikomu nic nie narzuca, każdy sobie może to pozmieniać bądź wybrać coś innego, tak naprawdę. Dobra, ja zamierzam coś zrobić, jakiś damage tutaj przy okazji. Przeładowałem Golda. O, tutaj skałkę walnąłem. No niestety lekki fail. Dobra, jak tu nie trafię tego kolegę. No chyba dostał, ale została mu chyba resztka HP z tego co tam. Oj, nie trafiłem. Pechowo. Dobra, ładujemy fałkę DB. Ona nie jest zbyt potężna, jeżeli chodzi o pancerz. No, jest Praditie. Ajajajajajajajaj. Tego nienawidzę właśnie, jak skupię celownik, już oddaję strzał i nagle po prostu facet w tym momencie odjeżdża. No to jest po prostu zajebista sprawa. Dobra, su. Ajajajajaj. No, jak widzimy, tu ta fałeczka. No już chyba nie dostanie, nie. Ostatni strzał? Nie. 8 strzałów mi, że z Golda jeszcze zostało. Co tu jeszcze, jak widzicie, uległo, jakby to powiedzieć, modyfikacji. Ikony nie są przebajerowane, są tylko pokolorowane, jeżeli chodzi o to, jaki czołg jest, jakim, można powiedzieć, odpowiednikiem. Żółty kolor to jest odpowiednik czołgów ciężkich, natomiast zielony odpowiednik medów, natomiast niebieski jest to odpowiednik TD-ków. Czerwony oczywiście artyleria. Ja tego nie nagrywam z powtórki, to jest oczywiście na żywca, także tak całkiem nieźle mi idzie, mam takie chyba przynajmniej wrażenie. Jak na tą artę całkiem przyzwoity damage. Tak wiem. Dobra, co my tu mamy? Kawulca. Także no myślę, że dosyć fajna sprawa. Aj, nie udało mi się trafić. Z tą modyfikacją dosyć mi się podoba. Troszkę może razić ten ruski język, prawda? Ale nie jest tragicznie. Ta modyfikacja ładnie działa, ładnie się prezentuje. Także no nie ma chyba pola do narzekania. Tak naprawdę. Dobra, ostatni pocisk. Ja się tu tak zagadałem, że powinienem już tego KWK dawno ściągnąć, cholera. O Boże, nie trafiłem go. No, wreszcie dostał. Dobra, tu mi za bardzo chyba nikt nie pomoże. Niestety nasz team dał ciała całkowicie. W dupsko dostajemy. Jack Panzer zaraz zginie. No niestety, no niestety. Nasz team dał ciała. Dobra, szybciutko tutaj sobie ładnie zbiorę celownik. Sorry za wydłużenie tego czasu. Jak widzicie, oprócz tego jeszcze na radarze zasięg widzenia, zasięg radaru. Także no chyba nic nadzwyczajnego. O, zostałem zeskałcony. Ups, dead. No, to by było na tyle. I tak długo poszczelałem sobie, myślałem, że mnie znacznie wcześniej wykryją. Dobra, oprócz tego, jak widzicie tutaj, po śmierci mamy oczywiście białego trupka, żeby widzieć na przykład czołg, który ukrywa się za trupem, żeby nie trafiać w te pudło. No dobra, to by było chyba na tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie tej modyfikacji bądź jakichś problemów, śmiało walić, tylko nie spamujcie mi tam pod spodem, bo potem no, nie będę za bardzo tego czytał. Załóżmy tam z, nie wiem, z 10-15 tych samych wiadomości. Dobra, no
No to by było chyba na tyle. W razie coś, potem wiadomo, to będzie ewoluować, te modyfikacje będą, będzie ich coraz więcej, więc później coś wrzucę jeszcze innego, tak że będziecie mieli do koloru, do wyboru, do kilka opcji po prostu, które wam będzie się bardziej podobać. Dobra, to by było na tyle, rozgadałem się trochę, aż mi zaschło w gardle. Dobra, trzymajcie się, na razie.